i witam Was, moi drodzy, na kanale Zafiszowani. Jestem nad morzem. Zgodnie z tym, jak Wam obiecałem, przyjechałem nad morze, będę łowił 2 dni. Pogoda jest bardzo dobra, wiatr południowy, odpływ powinno się fajnie na pierwszą rewkę bez problemu wejść. No i spróbować w końcu złowić tą troć morską. Jak będzie czas, pokażę. Ostatnie dni były całkiem niezłe. Sporo doniesień o trociach, zarówno z trollingu, jak i z samej plaży. No wczoraj troszeczkę gorszy był dzień. Taki zimny prąd przyszedł. Woda z 6 na 3,5 stopnia spadła. Ale może się wszystko zmienić. Mam dzisiaj, mam jutro. Będę sobie obławiał różne miejscóweczki. Także zapraszam Was do oglądania. Właśnie minąłem się z lokalnym wędkarzem. Łowił od 6:30. Mówił, że kontaktu z rybą nie miał. Więc to w sumie zła wiadomość, ale dobra jest taka, że nie ma dużo ludzi, bo się bałem, że tutaj może być sporo ludzi, a ja jednak lubię łowić, jak nie ma ludzi. Więc przeczeszę sobie spory odcinek morza i zobaczymy. No, pogoda przepiękna. Chyba będę łowił w bluzie, bo jest po prostu gorąco, ma być 12, nawet w weekend do 15 stopni podają. Więc łowienie typowo wiosenne. Co, nie mamy już 1 marca, to jest prawie że wiosna. No i tak to wygląda. Jestem na miejscu. Jest morze. Są w oddali wędkarze. Na razie zacznę tutaj, potem będę szedł w lewą stronę. Jest coś na pontonie. Jest jedna łódka, druga, także widać, że wszyscy liczą, że jakaś trotka się trafi, a ja biorę się za łowienie. Jestem już w wodzie. Idę sobie na pierwszą rewkę i pora oddać pierwsze rzuty. Zobaczcie sobie, jaka jest woda. Pięknie czysta. Spróbujemy sobie łowić na wodziaskach w kolorze pomarańcz od dołu, srebrny bok. Mamy kilka innych przynęt w różnej kolorystyce. Będziemy próbować. A na razie pierwszy rzut. I lecimy. Jak to zawsze mówię na morzu, klątwa pierwszego rzutu mile widziana. Nie wierzę w te przesądy, ale lepiej mieć jedną pewną niż żadnej. Sami wiecie, że to nie jest tak łatwo na tej plaży. Pięknie przynęta chodzi. Zobaczcie sobie. Pięknie. Minęła 1 godzina. Bez kontaktu. Spotkałem jednego kolegę na bellyboacie od 9. Też zero kontaktu, zero spławu, także nic się nie dzieje. Próbuję szybciej, wolniej, z przerwami. Czekamy na jakiegoś parcika. Robię sobie przerwę. Herbatka. Takich rzeczy nie jedźcie, bo co śmierć. Ale nie ma izy, trzeba sobie radzić. A więc doszedłem do miejsca, gdzie stoi sporo wędkarzy. No i mówią, że rano połowili. Tutaj kolega 2 trocie złapał. Na razie jest cisza, no ale mówią, że standardowo rano, wieczorem. Także ustawiam się tutaj w kolejkę i będę do wieczora tłuk. No i jutro rano też wstanę, bo mówią, że było fajnie, były spławy, były ryby, także no napawa to optymizmem.
Dobre to jednak, cofam co powiedziałem. Zjadłem, właśnie zobaczyłem kolega, co wyszedł na brzeg, wyholował niedużą trotkę, także coś się dzieje. Wracam do wody i będę czesał tą wodę. Trzymajcie kciuki. No, mamy pierwszy hol na żywo. Ewidentnie coś tam się dzieje. Bardzo daleko, no to rzucamy daleko. Faktycznie holuje i holuje. Ole, wyskoczyła pięknie. Nie wiem, czy widzieliście. No fajnie, fajnie, to chyba to wieczorne żerowanie słynne się zaczęło, bo wcześniej widziałem obranie jeden koleś. No, idą jakimś stadem, bo tam ewidentnie w jednym miejscu obrania. No, trzeba się przytulać w takim razie. Koniec tej zabawy. Łażę do wody i łowię troć. Koniec płazania się, że nie biorą. A rano to już na pewno. Powiem wam, że dzień dobiega końca. Wieczór miał być taki fajny, ale się okazało, że nie był. To był moment odpalania taki od 14 na pół godziny, że faktycznie widziałem dwie złowione ryby, ale praktycznie kilka osób stało w jednym miejscu, z jednego miejsca te wszystkie brania, jakieś ze trzy ryby spadły, niewcięte brania, trwało to pół godzinki, taka aktywność. No i tyle. A ja rzucam i bez niespodzianki. Trochę fala się ruszyła, zaczyna być już zimno. Myślę, że jeszcze maks pół godzinki. Jak nic się nie będzie działo, to lecę do kampera. Żegnamy ten piękny klimat. Trocie 2, zafiszowani 0. Ale nie poddajemy się. Ryby widać było dzisiaj. Witam was serdecznie, moi drodzy. Dzisiaj nie odpuszczam, 6 rano pobudka. Pierwsze rzuty dodamy jeszcze przed 7. Nocka spędzona na jakichś działkach, znalazłem gdzieś tam miejsce na kamperka, wyspany, wcześniej poszedłem spać wczoraj, także energii mi nie brakuje. Wczoraj ryby brały rano, więc dzisiaj też muszą brać rano. A mi nie pozostaje nic innego, tylko pokazać wam zaraz tą wymarzoną troć z morza, bo należy się za to wstawanie. Lecę! Dobra, moi drodzy, first cast! Spróbujemy łowić wysoko dzisiaj, bo tak zauważyłem wczoraj, że chyba trochę za bardzo nie próbowałem, a wiele osób łowiło wysoko. No, sprawdzimy. Szczególnie, że mówili, że o tej porze sporo spławu było, więc ta ryba na pewno była wysoko. Zobaczymy. Płyną trollingowcy. Adrian z Adasiem. Ostatnio ładną rybkę złowili. Zobaczymy, jak tam dzisiaj wyniki. Echo, sondy, trolling. Wiadomo, że to się nie liczą te trocie. Trzeba się męczyć z brzegu. Taki żarcik. Na pewno też niedługo ja się wybiorę spróbować trollingu.
Tam przynajmniej coś się dzieje. Moi drodzy, nuda, jeszcze raz nuda. Krótkie odpalenie rano, jedna złapana, jedno branie, spinka widziałem, a na razie z prawej pełno ludzi, z lewej pełno ludzi. Przynęty zmieniamy, prowadzenia zmieniamy, efektów brak, ale jeszcze dużo czasu, także nie poddajemy się. Chłopaki z trollingu złowili jedną rybę, dwa brania mieli, pisali, także coś tam się dzieje dalej. Ty kogo ty mówisz poczekać? Do mnie? Będzie zjedzona. Jestem niż podbieraniem. Będzie zjedzona. No dzięki, dzięki. O, gratulacje, złóżcie mu. No i moi drodzy, to by było na tyle. 9 godzin dzisiaj w wodzie. Setki rzutów. Niestety, no nie udało mi się. Ale wrócimy na pewno jeszcze. Weźmiemy rewanż na trociach. Sporo ludzi dzisiaj było, przyjemna pogoda. 3 ryby złowione widziałem, także zawsze jakiś plus. Parę spławów widziałem, także coś się działo. I tyle. Dzięki za oglądanie. Zapraszam was na kolejne przygody. Trzymajcie się.